wszelkie dobro pochodzi z góry. List Jakuba, pierwszy rozdział, 13 do 15 wersetu, pokazywał nam, że zło występujące w naszym życiu nie pochodzi od Boga, a jego źródłem są nasze własne pożądliwości. Natomiast teraz mamy za zadanie zastanowić się nad tym, jakie jest źródło dobra. Wersety 16 i 17 mówią następujące słowa. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Jakub musi w tym momencie skorygować nasze niewłaściwe myślenie i przypomnieć nam najpierw o tym, że jesteśmy umiłowani przez Boga, a następnie, że nie powinniśmy mieć jakichkolwiek wątpliwości co do tego, że wszelkie dobro w naszym życiu nie pochodzi z nas, lecz od Boga. Wszelkie dobro pochodzi z góry, od samego Boga. On podarował nam po pierwsze swojego Syna. O tym pisze także apostoł Paweł, kiedy mówi: Bogu niech będą dzięki za niewypowiedziany dar Jego, jak mówi drugi list do Koryntian, 9 rozdział, 15 werset. Także Bóg dał nam swojego ducha, o tym mówi nam z kolei Pan Jezus Chrystus, gdy obrazowo przemawia do kobiety z Sychar: gdybyś znała dar Boży, tym darem jest Duch Święty, którego otrzymali wszyscy wierzący. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 10 werset nam tutaj jednoznacznie to dokumentuje razem z Ewangelią Jana, 7 rozdział, 39 werset. Swoje słowo Bóg nam podarował. Syn modlił się do Ojca, ja dałem im słowo Twoje, jak mówi nam Ewangelia Jana, 17 rozdział, 14 werset. To, co pochodzi od Boga, jest nie tylko dobre, lecz również doskonałe, ponieważ pochodzi od tego, który obdarowuje szczodrze. Jest to podarunek serca, które doznaje radości z obdarowania. Prezent daje się rękoma, ale obdarowuje się sercem. Bóg nazywany jest tutaj Ojcem Światłości. On, Trójjedyny Bóg, jest źródłem wszelkiego światła. On sam jest światłością, jak mówi nam pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 5 werset. On mieszka w światłości, jak mówi pierwszy Tymoteusza, 6 rozdział, 16 werset, i daje światło. Jana, pierwszy rozdział, 4 werset nam to dokumentuje. On, Bóg, stworzył również światło naturalne, o czym mówi pierwsza Mojżeszowa 1:3. On obdarza nas również duchowym światłem, abyśmy rozumieli Jego myśli. Jest to wielka łaska. W Bogu nie ma żadnej odmiany, ani nawet śladu chwilowego wahania, a dosłowniej cienia wahania. On jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. To uspokaja nas w ciągle zmieniających się okolicznościach naszego życia. Jego postępowanie względem nas jest zawsze dobre. Mówi nam to m.in. list do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset. Wiedząc to wszystko, możemy w pełni zaufać i możemy w pełnym zaufaniu wołać: o, gdzież jest taki Bóg jak Ty? Z kolei werset 18 z pierwszego rozdziału listu Jakuba mówi: gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. W tym wersecie Jakub wskazuje na skarb, który posiadamy. Jest nim nowe życie. Ono także pochodzi od Boga, który nas zrodził i nam je podarował. Uczynił to według swojej woli. Jego zamiarem było tak właśnie uczynić, chociaż wiedział, jakimi byliśmy z natury.
przez słowo prawdy zrodził nas i obdarzył nowym życiem. Prawdę możemy zdefiniować w następujący sposób. Wyraża ona to, czym dana rzecz jest sama w sobie, w swojej istocie. Słowo prawdy to Słowo Boże, czyli wyrażenie osoby i woli Bożej. Ojciec nie jest nigdzie nazywany prawdą, ponieważ on osobiście sam się nie objawił. Prawdą jest nazwany Syn, Duch i Słowo, jak mówi nam Ewangelia Jana 14, rozdział, werset 6. Także pierwszy list Jana, 5, rozdział, 6, werset. A także Ewangelia Jana 17, rozdział, werset 7. Ojciec objawił się w Synu przez moc Ducha na podstawie Słowa. Z kolei dalsza część wersetu 18, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń, wskazuje nam w tych słowach nowe stworzenie. W tych słowach chodzi o nowe stworzenie. Zapoczątkowało je zmartwychwstanie naszego Pana. W Kolosan 1,18 apostoł wyjaśnia, że Pan Jezus jest początkiem, pierworodnym z umarłych. W objawieniu Jana 3, rozdział 14, werset, Chrystus przedstawia siebie jako początek stworzenia Bożego, autora stworzenia Bożego, albo architekta stworzenia Bożego. Obydwa te miejsca pokazują, że zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus jest początkiem nowego stworzenia, jednak nie sam. Wszyscy wierzący czasu łaski są pierwocinami nowego stworzenia. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, jak mówi nam drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 17. Według Ducha wierzący należą do nowego stworzenia, chociaż ich ciało jest jeszcze częścią starego. Nowe stworzenie objawi się zupełnie w wiecznym stanie po nowym przymierzu, po tysiącletnim królestwie. Jak pokazuje nam drugi list Piotra, 3 rozdział, 13 werset, a także objawienie, 21 rozdział, werset 1. Również wierzący żyjący przed okresem łaski lub po nim będą należeć do nowego stworzenia. Ponadto Bóg uczyni nowe niebiosa i nową ziemię. Tak więc wszechświat będzie również częścią nowego stworzenia. Wtedy wypełni się Słowo Boże. Oto wszystko nowym czynię, jak jest zapisane w objawieniu, 21 rozdział, werset 5. Tak więc duchowo jesteśmy już częścią nowego stworzenia, ale nasze życie rozgrywa się na starej scenie. Będąc nowym stworzeniem, wszyscy wierzący mają tę samą społeczność z Bogiem, jak mówi nam list do Galacjan, 3 rozdział, 28 werset. Ponieważ jednak ciało należy do pierwszego stworzenia, chorujemy, starzejemy się i jeśli Pan nie przyjdzie wcześniej, będziemy musieli umrzeć. Nasze całe życie, małżeństwo, rodzina, praca, zbór, dzieło pańskie rozgrywa się na scenie pierwszego stworzenia, dlatego we wszystkich obszarach naszego życia obowiązują nas Boże zasady ustanowione dla ziemi. Chciałbym to zilustrować pewnym przykładem. Jeśli zgromadzamy się na łamanie chleba, możemy wszyscy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, uwielbiać Boga w naszych sercach, ponieważ wszyscy według Ducha jesteśmy nowym stworzeniem. Pan zechciał jednak, aby publiczną służbę uwielbienia sprawowali jedynie mężczyźni. Wynika to z biblijnych wskazówek, które mówią: niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, jak i zakon mówi. 1 Koryntian 14, rozdział 34, werset. Jest tak dlatego, że co do ciał, kobieta i mężczyzna są w starym stworzeniu. W nowym stworzeniu nie ma różnicy między kobietą i mężczyzną. W starym stworzeniu jak najbardziej jest.
A jak widzimy w pierwszym liście do Koryntian, jest zarówno czy w kwestii nakrywania głów przez siostry w czasie modlitwy i prorokowania, czy też odkrywania głów przez mężczyzn, przez braci w trakcie modlitwy i prorokowania, czy też w kwestii właśnie dotyczących tych kwestii, gdzie jest i mężczyzna, i kobieta, to jest to powoływanie się przez apostoła Pawła w Słowie Bożym do porządku w stworzeniu, starym stworzeniu.